Witam koty kotoloty, jesteśmy na stadionie. Dzisiaj mamy pierwszy dzień Dig Jamu. Chłopaki za mną już działają. Plan na spota jest taki, że wlatują dwa kickery. Pierwsza sprawa, zamiast Spina będzie kicker, który już mamy. Czyli ten mniejszy kicker będzie zamiast Spina. A tutaj będzie wlatywać prawdziwa bestia, bo 3-metrowy kicker. Tutaj timelapse już się nagrywa, a ja wrzucam was na kask i zobaczcie, jak to wygląda z mojej perspektywy. Yo! Pierwszy etap pod nowy kicker już jest, wykopane wszystkie palety. Na dniach będziemy szli w dół o cały metr. Robota bardzo ładnie idzie do przodu, tu chłopaki robią lądowanie. Docelowo lądowanie będzie na wysokość tej belki, czyli podnosimy się o ponad pół metra. Wykopujemy to wszystko stąd. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Miejmy nadzieję, że będzie działać pięknie. Sytuacja wygląda tak, że jesteśmy po deszczu, dosyć intensywnym, ma przyjść kolejny, ale nie zwlekamy ani chwili i kopiemy dalej trumnę. Jakoś to idzie. Yes sir! Sam pilgrim uśmiech? Hell yeah! I znowu wygonieni przez deszcz. Chwila przerwy i wracamy znowu. Yo, yo, yo! Minęła jakaś godzinka i wracamy. Pada troszeczkę mniej, więc co? Do roboty! Skład niestety tym razem okrojony. Tak jest! Ale zostało 6 wytrwałych. Działamy, działamy. Może nie wszystkie łopaty będą zajęte, ale przynajmniej do przodu. Bo musimy się wyrobić przed weekendem, bo wtedy wlatuje nowy kicker. Mogę dwa słowa? Pewnie, że możesz dwa słowa. Pozdrawiam mamę, tatę i rodziców. Dzień drugi kopania. Dzisiaj zaczynamy od całego rana, a kopiemy do ciemnej nocy. Mamy latarki, mamy wyposażenie. Także startujemy. Let's go, chat! Chłopaki sobie tutaj usypali wybitko na powroty z taczkami. Teraz Janek zaprezentuje, jak to działa. Hell yeah! Wlatuje nuchę, to po wallu i... Hell yeah! Szanowne koty kotoloty, jadę właśnie na jakiś szybki obiadek, bo tak jak mówiłem, kopiemy do ciemnej nocy, więc tej energii nie może zabraknąć. Wróciłem po szybkiej przerwie, a tu kicker dostał zmianę. Lądowanie też poszło w górę. Wygląda to zjawiskowo. Mamy testera. To będzie test. Ja będę testował, ja. A jak? Idź młody, zobacz co wujek z Ameryki ściągnął. Młody jest fanem tej marki, ale to za sekundę. Tylko przestawimy kicker i... Musieliśmy na dwa auta przyjechać, bo ja do BMW nie wsiądę. On uwielbia Audi. Audi kocham. Szwagier! Szwagier! Pakuła Liso! Młody! Chodź się tu! Poka, ale na co chodzi? Idziemy zweryfikować auto. Cztery! Kurwa! Odpalam. Daj mu, daj mu! Pa. Na zimnym już. Na zimnym. Reakcja młodzieży w pigułce. Odejdź, odejdź, odejdź! Żeby nie porysować. A w międzyczasie oprócz atrakcji potrzebujemy serwisu. Taczka z plastiku. Dawajcie chłopaki pod nagrywkę tak fest. Ale lecą!
Bota nadal idzie, chwilka tylko przerwy, no i czekamy na noc, żeby robić Night Jam z Proixem. Koniec dnia drugiego, jesteśmy po Night Jamie. Niestety nie udało mi się nic nagrać na GoPro, bo no na GoPro to jest zdecydowanie za ciemno podczas takiego nocnego kopania, ale macie tutaj kilka klipów z telefonu. Dzień trzeci zmagań na spocie. Progres po wczoraj wygląda no znakomicie. Szkoda, że nie ma punktu odniesienia, ale jest to olbrzymie. Lądowanie od samej trumny to będzie miało już z 5 metrów. Jak tu się mówi, trzeba działać. Trochę większy skład, także robota w końcu zaczęła iść pięknie. Chłopaki robią lądowanie, także idzie to wszystko w górę, szesz, trumna w dół, wszystko się zgadza. Lecimy! Miau. Challenge, czyli wjeżdżanie paczką na takiej wysokości nizin na wyżyny. Zaraz Kisiel zademonstruje, jak się to robi. Hell yeah! Wszystko się ładnie rozwija. Chłopaki poprawiają muldeczkę. Tu kopiemy dalej, taki fajne przejście, a będziemy chodzić tutaj wyżej. Budujemy lewą stronę lądowania. Mamy jakąś godzinę 19, już wszyscy są zmęczeni po 3 dniach roboty. Ja sam ledwo co funkcjonuje. Chłopaki jeszcze kopią, dobrze powiedziane, to od Kiśla. Syndrom dnia trzeciego, to jest bardzo znane zjawisko, kiedyś jeszcze o nim opowiem. Zobaczymy, czy będzie dzień czwarty, bo naprawdę energii już nie ma nic. Efekt prac po dzisiaj. Mała trumna wygląda fajnie. Tu strawersowane, fajnie to wygląda, ale lądowanie za to urosło. Ekspert robił już od 2 lat, sypie jedno i to samo lądowanie. Tu sporo braku, tu trzeba jeszcze poszerzyć, pomimo że ograniczają nas drzewa. Jedziemy po swoje, ale to już po weekendzie. Dzień czwarty zmagań, dzisiaj zapominałem nagrywać, ale wytestowaliśmy już mały kicker. No lot jest ciekawy, ale mamy jeszcze pomysły, jak poprawić prędkość, także kalma, kalma. Dzisiaj full focus na dużej misce. Let's go, cza. Let's go, chłopaki kopią lądowanie. Pozdro vlog. Tutaj ekspert, już kawał lądowiska. Ale trzeba podsypać boczki, boczki. Boczki jak tutaj. Hell yeah, hell yeah. Taczka, no nie wiem, czy współpracuje. Ladies and gentlemen, we have a problem. Kurwa. O. Nie, damy radę. Engine kaput. Nie, spokojnie. Kurwa! Ej! Jibber down. Czekaj, nie, damy radę. Piąty dzień zmagań.
Skupiamy się na dużej trumnie. Robimy docelową szerokość na sklejkę 1,5 metra, czyli musimy mieć tam koło 2 metrów, jakieś 1,70 m, żeby coś tam zawsze można było zmienić z kickerem. Pokażę wam tu jeszcze z tyłu, jak to się prezentuje. Tutaj ten szanowny kolega Nemo wymyślił taki fajny sposób na podsypywanie boku. Czyli takie układanie warstwami, klepanie tego i coraz wyżej wjeżdża taczka. Gratulacje, mamy dzięki. Stoliczek. Dzięki, Kubek. Nie ma sprawy. A my idziemy tam dalej i zobaczcie sobie timelapse'a z tego, jak to wygląda. Ja wracam po szybciutkiej przerwie obiadowej z powrotem na dirta. W międzyczasie dziękuję bardzo Monster Energy za wsparcie energetyczne podczas dig jamów. Zaraz zobaczymy, jak chłopakom poszło podczas mojej krótkiej przerwy. Yo! No, jesteśmy z powrotem na dirciku. Tu pięknie boczek rośnie. Wiadomo, Paxton jak zwykle odpowiedzialny za lądowanie, no to wygląda to pięknie. Aha. Tutaj dziura, no też proszę państwa, jak tu się prezentuje. Chyba Bella sam to sam wykopał. Żaba! Będę nagrać żabę. Cześć. Dzień dobry. Wskoczył żabę z powrotem. Żaba! Siema widzowie, Kubek Vlog. Let's go! Let's go, cześć. Jesteśmy na górze i wygląda na to, że będzie trzeba speedbox remontować. Lisu coś poddenerwowany. W każdym razie będzie trzeba chyba zmieniać speedboxa, ale to zobaczymy w trakcie testów. Szybki czek z Krzysiem, jak to wygląda. Pozdrawiam śpiecho vlog. Moje oczy, mam wrażenie, że są idealnie na poziomie casepada. No ja mam wrażenie, że teraz jestem właśnie te głowy wyżej. No to mniej więcej jesteśmy tego no. Samego. No jakby styknął ten speedbox. Mi się wydaje, że styknie, bo jak oni nisko są. Oni są nisko, a my... Rozpędzisz się tam do nich, na pewno się rozpędzisz. Ale wydaje mi się, że na styk. Jedziemy na dzień 7 kopania. Ostatnim razem, czyli dnia 6, zawinąłem troszeczkę wcześniej przez ból pleców. I przez niego też dzisiaj nie dam rady kopać. Jadę tylko nadzorować chłopaków. Ale mam nadzieję, że dzisiaj uda się już skończyć większość roboty i będziemy na weekend gotowi do wsadzania kickerów i testowania tego. Szanowne koty kotoloty, robimy jakieś pierwsze wstępne testy mojego kickera. Mikołaj testuje. Arbus zrobi właśnie traczkę. Tak. Zrobi. Ale to było dobre. Za wolno. Jakie wrażenia? Oj, strasznie dziwnie. Hell yeah. Życie influencera nie jest tak po prostu. Na mordę. Ojojoj. Jak oceniasz próbę? Bardzo dobra próba. Wszystkie korby świata i... Aj. Dobra, w końcu robota idzie pięknie. Tutaj chłopaki działają nad lądowaniem. Taczuszki się wymieniają. Chłopaki kopią w trumnie. Pogłębiamy do 2,5 metra standardowo. I tu do samego końca będzie po płaskim. Dzień 9 kopania. Już powolutku, ale zbliżamy się do końca. Mam nadzieję, że jak dzisiaj chłopaki się sprężą, to uda się wytestować chociaż mały kicker w pełnej krasie. Tutaj działamy nad trumienką. Tu schodzimy w dół. Tutaj wystramiamy speedboxa, Janek ładuje taczki. No i miejmy nadzieję, że dzisiaj to skończymy i zajmiemy się już akcją mały kicker. Let's go! Chwilka przerwy zakupowa, wybieramy bułeczki. Kolego, nie może nagrywać w sklepie. O nie, to wyłączam. Pozdrawiamy! Jedziemy na dzień 10 zmagań z kopaniem. Nie wiem, czy już wspominałem, ale od bodajże dnia 6 zmagam się z takim bólem pleców w ledwie, że nie jestem w stanie robić.
więc tylko zarządzam całym ekipą i staram się, żeby to jakoś logistycznie dobrze szło. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj skończyć większość roboty i na przyszłe dni zostaje tylko taki detailing, bo chłopaki już zaczynają rok szkolny. Nie będzie tyle czasu, żeby kopać, co jest aktualnie w wakacje, kiedy możemy robić całymi dniami po 8 czy 10 godzin. Budyń chce się podjąć próby Szymona Dudki tak zwanej, czyli flipek na tym kickerze. No praktycznie napęd nie jest w żadnym stopniu gotowy. Nie mamy bandy, nie mamy tam dalej palet, a on i tak będzie to robił. Zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Polska góra! Ma! Triolowcy, chyba tam korbę na wybiciu na końcu. Do 3 razy sztuka, let's go chat! Masz to! Masz! Jest! Opinia? Nie da się. Jeszcze będzie się dało. Jednak powstała pomyłka w obliczeniach i dzisiaj jest dzień 10 kopania. Chłopaki już testowali mały kicker. Zobaczcie kilka nagrań testowych. Jo. Na mordę. Jo. Leżeć. A teraz skupiamy się na wkopywaniu palet pod duży kicker. Dla widzów to 5 sekund, a dla nas XD. I tu wlatuje wielki kikerek, let's go! Jeden dzień przerwy, dzisiaj odkopanie, jutro dzień finałowy. A jestem rowerem zawieszonym, no bo cały czas mam problemy z kręgosłupem. Więc myślę, że na tym będzie troszeczkę mniej bolało niż na dirtówce. Zrobię sobie speed test i przetestujemy mały kicker. O kurde. No dobra, drapin. Prześmieszne uczucie. Ale na fullu to się dobrze jeździ. Kręgosłup nie boli. Nie to co na dirtówce. I najlepsza sztuczka w Polsce. Dzień 11, dzisiaj już stawiamy kicker. Dziękuję pięknie Isce z ekipy Monster Energy za wsparcie energetyczne. Na pewno się przyda podczas stawiania kickera. Idziemy na spota, porozdajemy chłopakom trochę naklejek. Zaraz zobaczymy, jak się sytuacja prezentuje. Kawał drewna. Witam koty. Ja tutaj rozdawać naklejki. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę. O, zdjęcie. I trzymaj. Proszę. Proszę. Nie masz. Boże, dzięki chujek. Cześć. Dzięki. Proszę. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Proszę. Proszę. Dziękuję. Proszę. Pierwsze dzisiaj, proszę. Naklejki Monstera? Proszę. Tu się robi kikerek. Jak słychać, to chłopaki jakaś przerwa jedzeniowa. Tu stoi pierwsza część konstrukcji, 64 stopnie na wyjściu. Tutaj chłopaki sypią, ta ziemia idzie na bandę. No i tam chłopaki usypują bandę. Wszystko idzie pięknie to wygląda. No, pięknie chłopaki w okopie pracują. Life is good. Czemu palety nie są kopane? Ale każdy jutro twardo testuje. Dzień bodajże 12 zmagań i patrzcie, jak to wygląda. Jest nasza Big Mama 3-metrowa, już praktycznie końcówka. Chłopaki kończą z paletami. No i miejmy nadzieję, że jak się uda, to może dzisiaj się to skoczy. Zobaczymy, jak nie to jutro. Piękna sklejeczka 1,5 metra wlatuje i powolutku kończymy to. Ale jak coś, to uważajcie, bo ona może zlecieć, nie? Kurwa! Zaparła się. Mamy dzień 13 zmagań. Już wszystko gotowe. Chłopaki już testowali. Ja właśnie jadę zobaczyć, jak to wygląda. Osobiście sam jeszcze nie mogę skakać, bo cały czas mam problem z kręgosłupem. Ale zobaczymy, jak to wygląda. Także widzimy się już na spocie. Yo. No i jesteśmy na spocie. Tutaj mamy pierwszego testera. Pyk. Super, ale bije. Wiadomo, że trzeba jeszcze trochę korbić, ale to wszystko musi się uleżeć. Piach musi wejść w palety. Kubuś, daj siódemeczkę dla widza.
troszeczkę brakło. Na półlutek pyk. Hell yeah. Pepał rumper bakcji. Pyk i mały też super działa. Podsumowując z poddziała, dzięki wszystkim, którzy tutaj byli i pomagali w budowie tego. I widzimy się już podczas jazdy na tym spocie. Yo, dzięki za oglądanie. Dziękuję, do widzenia.